Kolejka w aptece. Pierwszy klient podchodzi do okienka, daje receptę, aptekarz mówi: 320 zł, proszę. Drugi podchodzi, daje receptę, aptekarz mówi mu: 340 zł. Trzeci podchodzi, aptekarz mówi mu: 390 zł. Czwarty facet w kolejce się lekko poddenerwował i mówi: Panie magistrze. Wszyscy idziemy od tego samego lekarza. Wszyscy mamy taki sam lek na recepcie. Dlaczego jedni płacą mniej, a inni więcej? Magister odpowiada: No wie pan, mamy taki kod z lekarzem, taką umowę. Facet się zdenerwował i mówi: Panie, niech pan nam powie, co to za lek? Dlaczego ma inną cenę? Na recepcie było napisane: C E C. Klienci zaczęli nerwowo naciskać na aptekarza, bardzo chcieli, żeby im przeczytał, co to znaczy, co to za lekarstwo. W końcu aptekarz pod wpływem nacisku zaczął czytać z rumieńcami na twarzy. Cześć Czesiek, nie wiem, co mu jest, daj mu, co chcesz.